Jest rok 2030. Polska szykuje się do Mistrzostw Świata, które zostaną rozegrane na trzech kontynentach. Witamy na konferencji prasowej. Selekcjoner reprezentacji Polski ogłosi 26-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata. Sponsorem kanału jest Superbet. Wraz z kodem FUTBOL pełnoletni widzowie otrzymują cashback do 3500 zł, 20 zł za pobranie aplikacji, bonus od depozytu 200 zł oraz przy wpłacie co najmniej 50 zł, dodatkowo darmowy zakład o wartości 34 zł. Więcej informacji w opisie. Czy musimy martwić się o przyszłość polskiej piłki nożnej? Jak, biorąc pod uwagę prezentowany aktualnie przez danych piłkarzy potencjał, mogłaby wyglądać nasza kadra w roku 2030? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy jednak nietypowo nie od bramkarzy, a od napastników. Daniel Mikołajewski może się pochwalić naprawdę imponującym bilansem w kadrze Polski do lat 18. 7 rozegranych spotkań i 11 bramek. Hat-triki w starciach z Austrią czy Czechami. Dublet w potyczce ze Słowacją. Na co dzień występuje w młodzieżowym zespole Parmy w rozgrywkach Primavery. Jest obecny także na treningach seniorskiej ekipy. Sims to wysoki, szybki i silny napastnik, najlepiej czujący się w roli klasycznej dziewiątki. Słynie z naprawdę mocnego uderzenia. Jego mama jest Polką, więc mógłby dołączyć do naszej reprezentacji. Dorastał w akademiach najpierw Manchesteru City, a później Evertonu. Głośniej zrobiło się o nim podczas sezonu 18-19, gdy został królem strzelców rozgrywek Premier League do lat 18, zdobywając dla Evertonu aż 32 bramki. Mając 20 lat, zadebiutował w Premier League. Później przeszedł z Evertonu do występującego w Championship Coventry za 7 milionów euro. W tym roku sensacją rozgrywek Pucharu Anglii okazało się właśnie Coventry, a bohaterem zespołu Sims. W piątej rundzie Coventry ograło Maidstone 5-0, a Sims zdobył hat-tricka. W następnym etapie, ćwierćfinale, Sims popisał się dubletem i asystą, a jego zespół pokonał grający w Premier League Wolverhampton. W półfinale Coventry zmierzyło się z Manchesterem United. Ekipa ta była krok od sprawienia sensacji. Sims zdobył gola, zanotował asystę, a mecz zakończył się wynikiem 3-3. W konkursie rzutów karnych lepsza okazała się drużyna z Manchesteru. Jeśli chodzi o napastników, to do 26-osobowej kadry wybrałem tylko dwóch, jednak oczywiście w roku 2030 wciąż ważną częścią kadry mogą być Karol Świderski czy Adam Buksa, którzy będą mieli wówczas kolejno 33 oraz 34 lata. Warto obserwować także młodych graczy takich jak Filip Szymczak, Patryk Paryzek, Oskar Pietuszewski, Kacper Śmiglewski czy Aleksander Buksa. Skoro omówiliśmy napastników, przejdźmy do skrzydłowych i w tym przypadku postawiłem na czterech graczy. Dominik Marczuk był jedną z największych gwiazd minionego sezonu w Ekstraklasie. Został wybrany najlepszym młodzieżowcem roku, sięgnął po Mistrzostwo Polski, średnio w meczu wykonywał najwięcej kluczowych podań oraz zanotował 10 asyst, co było najlepszym wynikiem w lidze. Nic dziwnego, że otrzymał powołanie od Michała Probierza do seniorskiej reprezentacji na czas baraży w eliminacjach Euro 2024. Jakub Kamiński wciąż powinien być uznawany za jeden z największych talentów polskiej piłki. To uniwersalny zawodnik, który może zarówno grać jako klasyczny, biegający blisko linii bocznej skrzydłowy, jak i również po drugiej stronie boiska, będąc odwróconym skrzydłowym, chętnie schodzącym do środka i świetnie odnajdującym się w atakach pozycyjnych. Poprzedni sezon w jego wykonaniu nie był udany. Trener Niko Kovač odstawił go w Wolfsburgu na ławkę, jednak po zmianie szkoleniowca na Ralfa Hasenhüttla Polak zaczął dostawać więcej szans i w ostatnich trzech meczach minionego sezonu zanotował dwie asysty. Adrian Benedyczak był w minionym sezonie kluczową postacią Parmy, która wywalczyła awans do Serie A. Zdobył 10 bramek, co było drugim wynikiem w zespole. Zwykle gra na skrzydle, choć może także występować na pozycji numer 9. Łączy świetne warunki fizyczne z szybkością i umiejętnością dryblingu. Jan Faberski jest graczem jednej z najbardziej elitarnych akademii w Europie, Ajaxu Amsterdam. Co więcej, w tym słynnym holenderskim klubie uważany jest za jeden z największych talentów. Piłkarz ten dysponuje fantastycznym strzałem z dystansu, zdobywa wiele bramek bezpośrednio z rzutów wolnych. W przypadku skrzydłowych na pewno warto obserwować też Tomasza Pieńko, Szymona Łyczko czy Mateusza Szczepaniaka.
Zdecydowanie podczas pisania scenariusza do tego odcinka największy wybór był w pomocy. Ostatecznie postawiłem na 9 graczy, jednak pomocników z potencjałem mamy naprawdę wielu. Sebastian Szymański to jeden z najbardziej kreatywnych graczy obecnej kadry reprezentacji Polski. Ma za sobą bardzo udany sezon w Fenerbahce, a bieżący także rozpoczął od bramki i asysty w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Mateusz Bogusz wyrasta na jednego z najlepszych graczy MLS. W momencie realizacji odcinka z 13 bramkami na koncie zajmuje 5 miejsce w klasyfikacji strzelców, wyprzedzając m.in. Messiego czy Suareza, a do tego może się pochwalić 6 asystami. Został wybrany najlepszym graczem czerwca w amerykańsko-kanadyjskiej lidze. Maxi Ojedele pnie się coraz wyżej w hierarchii Manchester United. Póki co wystąpił w każdym z meczów przedsezonowych w barwach seniorskiej drużyny Czerwonych Diabłów, a w potyczce z Rangersami popisał się naprawdę ciekawą asystą. To gracz, który najlepiej czuje się na pozycji numer 6. Michał Rosiak zwykle jest defensywnym pomocnikiem, jednak chociażby w młodzieżowej Lidze Mistrzów zdarzało mu się występować na boku obrony, w roli tak zwanego odwróconego bocznego obrońcy, który schodzi do środka. Rosiak to jedna z najważniejszych postaci Arsenalu U18. Choć nie jest graczem ataku, to w minionym sezonie w rozgrywkach Premier League do lat 18 zdobył 9 goli, zanotował 6 asyst w 22 meczach. Wykazuje się świetnymi dośrodkowaniami z półprzestrzeni. W minionym sezonie spośród wszystkich graczy Premier League U18 wykonał najwięcej podań do ostatniej tercji boiska oraz najwięcej podań za linię obrony rywala. Kacper Urbański to przyszłość polskiej piłki, o tym wiedzą wszyscy. Bolonia była objawieniem minionego sezonu Serie A, do czego szczególnie w drugiej części sezonu swoją cegiełkę dołożył także Urbański. Niezwykle kreatywny pomocnik był jednym z najlepszych polskich graczy na minionych Mistrzostwach Europy. Stalmach, po tym gdy wystąpił w 20 meczach w Ekstraklasie w barwach Górnika Zabrze, debiutując w wieku 15 lat, trafił do młodzieżówki AC Milanu. Potrzebował chwili na adaptację, jednak po kilku tygodniach stał się graczem pierwszej jedenastki Milanu U19. W ubiegłym sezonie z ekipą Rossonerich awansował do finału Młodzieżowej Ligi Mistrzów. W rozgrywkach krajowych kilkakrotnie zakładał opaskę kapitańską. Przed sezonem 24-25 został przeniesiony do zespołu do lat 23. Ekipy Milan Futuro występującej w Serie C. Jakub Kałuziński w przeszłości grał pod okiem Michała Probierza w kadrze do lat 21. Przed Mistrzostwami Europy 2024 znów otrzymał powołanie od selekcjonera, tym razem do drużyny seniorów, gdzie zadebiutował w starciu z Ukrainą. Swoją fantastyczną grą w lidze tureckiej przykuł uwagę klubów z topowych lig. Według najnowszych doniesień bardzo zainteresowany jest nim Real Valladolid. Jakub Moder znajdowałby się dziś w innym miejscu, gdyby nie kontuzja, która odebrała mu znaczną część dotychczasowej kariery. Choć według doniesień medialnych trener Brighton nie widzi go w kadrze na nadchodzący sezon, wciąż jest to zawodnik o wielkim potencjale, który wie jak przenosić piłkę w wyższe obszary boiska. Podczas Euro 2024 wykonał najwięcej podań do ostatniej tercji boiska spośród wszystkich polskich graczy. Adrian Przyborek był pierwszym piłkarzem z rocznika 2007, który zagrał w Ekstraklasie. Mimo zaledwie 17 lat, ma już na koncie 26 rozegranych spotkań w najlepszej polskiej lidze. O tym, jak cenionym graczem w Pogoni Szczecin jest Przyborek, niech świadczy fakt, że na początku tego sezonu otrzymał numer 10 na koszulce. Tak jak mówiłem, Polska posiada wielu pomocników o dużym potencjale. Atkonis, Marchwiński, Kozłowski, Rejczyk, Skoczylas, Borys, Łęgowski, Drachal, Kalemba, Musiałowski czy Rózga. To tylko niektóre nazwiska. Ponadto nie można zapomnieć także o doświadczonych już w reprezentacji Piotrowskim czy Sliszu. A przecież w momencie Mistrzostw Świata 2030 Piotr Zieliński będzie miał 36 lat i kto wie, być może on również nadal będzie ważną częścią naszej kadry. Jeśli chodzi o bocznych obrońców bądź wahadłowych, ostatecznie postawiłem na 3 nazwiska, ponieważ niektórzy wymienieni w dzisiejszym odcinku środkowi obrońcy oraz skrzydłowi także mogą grać na tych pozycjach. Mati Kasz to zawodnik, który póki co nie potrafi przenieść swojej dyspozycji z klubu do reprezentacji Polski, aczkolwiek liczę, że do 2030 roku ulegnie to zmianie. Z kolei Nikola Zalewski jest w odwrotnej sytuacji. Mimo słabszego sezonu w AS Romie, gdzie u trenera De Rossiego nie dostaje szans, w drużynie narodowej jest jednym z najważniejszych punktów. Bartłomiej Wdowik to fantastyczny egzekutor rzutów wolnych. W ubiegłym roku zdobył Mistrzostwo Polski, był kluczową postacią Jagiellonii, odebrał statuetkę dla najlepszego obrońcy w lidze
i latem trafił do portugalskiej Bragi. W minionym sezonie Ekstraklasy był w pierwszej trójce piłkarzy z największą liczbą pojedynków obronnych, natomiast w aspekcie podań progresywnych był szósty. W przypadku bocznych obrońców czy wahadłowych oczywiście również nie można zapomnieć o takich nazwiskach jak Skóraś, Gumny, Puchacz, Gurgul, Karbownik czy Pyrka. W przypadku środkowych obrońców postawiłem na 5 nazwisk. Jakub Kiwior, choć wciąż jest zawodnikiem młodym, to ma już na swoim koncie 26 spotkań w barwach reprezentacji Polski. To najwyżej wyceniany na Transfermarkcie gracz biało-czerwonych. Defensor Arsenalu pewnie czuje się z piłką przy nodze i często decyduje się na dalsze podania w kierunku bramki rywala. Spośród wszystkich graczy z pola w reprezentacji Polski na Euro 2024 wykonał najwięcej długich podań. Jan Bednarek po nieudanym wypożyczeniu do Aston Villa wrócił do regularnej gry w Southampton, z którym w minionym sezonie wywalczył awans do angielskiej ekstraklasy. Jan Ziółkowski został wybrany najlepszym młodzieżowcem minionego miesiąca w polskiej ekstraklasie. Zawodnik ten przekonał do siebie trenera Legii, który wystawia go w pierwszym składzie. W pierwszych 3 meczach tego sezonu, podczas gdy Ziółkowski przebywał na boisku, rywale zdołali oddać tylko 1 celny strzał. Dominik Szala był jednym z największych odkryć minionego sezonu ekstraklasy. Szczególnie błyszczał podczas rundy wiosennej. Według doniesień medialnych Michał Probierz rozważał powołanie go na Mistrzostwa Europy, jednak niestety kontuzja łękotki, której doznał w kwietniu, zabrała mu resztę sezonu. Ariel Mosur w minionym roku otrzymał nominację do nagrody Golden Boy, co oznacza, że znalazł się na liście 100 najbardziej utalentowanych graczy młodego pokolenia na świecie. Ostatecznie zajął 35. lokatę, co jak na gracza, który póki co występował tylko w polskiej lidze, należy uznać za fantastyczny wynik. Z kolei w bieżącym roku Mosura docenił portal UEFA.com, który umieścił go na liście 40 najlepszych zawodników do lat 21 wśród takich nazwisk jak Jamal czy Zaire Emery. Wśród obrońców ważnymi postaciami naszej kadry w przyszłości mogą być też chociażby Orlikowski, Nawrocki, Krzyżanowski, Matysik, Skrzypczak, Peda, Piątkowski czy Wiśniewski. W przypadku bramkarzy myślę, że nie musimy się obawiać o naszą przyszłość. Zresztą od lat jesteśmy przyzwyczajeni do dużej konkurencji na tej pozycji. Marcin Bułka został wybrany najlepszym piłkarzem minionego sezonu w Nice. Ponadto portal statystyczny Wyscout umieścił go w najlepszej 11 Ligue 1. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w minionym sezonie obronił aż 4 rzuty karne, z czego 2 w jednym meczu przeciwko Monaco. Ponadto spośród wszystkich golkiperów Ligue 1 zachował najwięcej czystych kąt. Kamil Grabara to najzdolniejszy polski bramkarz młodego pokolenia. Takie zdanie na kanale Foodtrack wygłosił Wojtek Szczęsny, dodając, że niegdyś rekomendował go Juventusowi. Grabara w minionym sezonie zachował największą liczbę czystych kąt spośród wszystkich graczy ligi duńskiej. Oliver Zych jest bramkarzem Aston Villa, jednak miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Puszczy Niepołomice. Zanotował fantastyczną kampanię. Spośród wszystkich bramkarzy w ekstraklasie zapobiegł największej liczbie bramek, o czym świadczy jego wynik w statystyce uniemożliwionych goli, wyliczanej na podstawie XG przy strzałach przeciwników. Zych otrzymał nagrodę najlepszego młodzieżowca maja w Ekstraklasie, a pod koniec sezonu nominowano go do nagrody najlepszego bramkarza. Później selekcjoner Michał Probierz ogłosił, że Zych pojedzie z polską kadrą na Euro 2024 jako 4. bramkarz, który nie będzie zgłoszony do składu, jednak będzie uczestniczył w treningach. Niestety, jego wyjazd uniemożliwiła kontuzja. Latem Zych wrócił do Aston Villa, gdzie zadebiutował w seniorskiej ekipie w towarzyskim starciu z Columbus Crew. Oczywiście Polska ma też wielu innych bramkarzy z wielkim potencjałem, przede wszystkim Majecki, ale także Dziekoński czy Bobek. Jeśli Wy nie zgadzacie się z którymi z moich wyborów lub dodalibyście jeszcze jakieś nazwiska, to zachęcam Was do dyskusji w komentarzach.